Dostałem zgodę, że mogę to przeczytać, jak coś. Dostałem tutaj maila. Dobra. Czytam. Czytam. Działając w imieniu na rzecz Stuarta Bartona, przesyłam panu jako osobie publicznie wypowiadającej się na temat zarzutów rozpowszechnianych wobec mojego mandanta stanowisko w jego sprawie. Jednocześnie informuję, że w wypadku woli uzyskania dalszych informacji należy kontaktować się z moją kancelarią pod adresem, tu jest adres, przeznaczonym do obsługi tej sprawy. Oświadczenie. W odniesieniu do publikacji z dnia 24 września 2023 roku o godzinie 23.31 materiału prasowego o tytule Miałam 14 lat. Stu prosił mnie o zdjęcia. Czas na przerwanie milczenia, który został przygotowany przez redaktora portalu Spiders Web Jakuba Wątora i opublikowanego na kanale YouTube Olciak 93. W imieniu pana Stuarta Bartona informuję, że od chwili wycofania się z aktywnej działalności na YouTube zamieszkuje on w Wielkiej Brytanii, nie śledzi bieżących wydarzeń w polskiej strefie internetu. Pan Stuart Barton jeszcze w trakcie trwania pierwszej edycji Teamu X informował, że wraz z zakończeniem projektu wycofa się on z aktywnej działalności w internecie. Powodem jego odejścia z internetu była jest ciężka choroba mamy oraz jego pogarszający się stan psychiczny. Powszechnie wiadomo, że cierpiał na problemy natury psychicznej od wielu lat, jeszcze przed przyjazdem do Polski, a przebywanie w internetowym środowisku jedynie je pogłębiało. Odnosząc się do samej publikacji. W niedzielę dnia 24 września 2023 roku o godzinie 14.02 Jakub Wątor zgłosił się do pana Stuarta Bartona z prośbą o komentarz do materiału, jaki przygotowuje, wskazując, że dotyczy on jego osoby. Jakub Wątor nie wskazał ani czasu, ani miejsca, w jakim zamierza dokonać publikacji. Pan Stuart Barton odniósł się do tej prośby tego samego dnia o godzinie 20.28, informując Jakuba Wątora, że ustosunkuje się do zebranych przez niego materiałów po tym, jak, zgodnie z polskim prawem prasowym, zostanie zapoznany z całością uzyskanych przez niego informacji. Jak stwierdził Sąd Najwyższy, dziennikarz nie ma obowiązku przedstawiania informacji prawdziwych. Nie ma obowiązku? Okej, to ciekawe jest. Dlatego też prawo prasowe nakłada na dziennikarza obowiązek zachowania szczególnej staranności, w tym zapoznania... Nie ma obowiązku? A dziennikarz nie powinien właśnie mieć obowiązku? No dobra, nieważne. Dlatego też prawo prasowe nakłada na dziennikarza obowiązek zachowania szczególnej staranności, w tym zapoznania osoby, której informacja dotyczy, z zebranymi materiałami oraz umożliwienie osobie zainteresowanej ustosunkowanie się do tych informacji. No i tu jest jakaś uchwała. Prośba wysłana o godzinie 20.28 o zapoznanie się z materiałem została zignorowana przez Jakuba Wątora, który w trakcie wymiany SMS-u w dniu 24 września 2023 roku z panem Stuartem Bartonem zamieścił na portalu X, dawniej Twitter, o godzinie 20.36 wpis wskazujący na to, że publikacja jest już zaplanowana ten sam dzień i zgodnie z zapowiedzią odbyła się tego samego dnia o godzinie 23.31. To zachowanie jednoznacznie wskazało na to, że dziennikarz nie jest zainteresowany obiektywnym przedstawieniem sytuacji, a na końcu wyżej wymienionego materiału zamieszczono informację. Skontaktowaliśmy się ze Stuartem Bartonem, pseudonim Stu, aby odniósł się do całej sprawy. Jak na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W kontekście powyższych faktów informacja ta miała wywołać w widzach wrażenie, że pan Stuart Barton unika zajęcia stanowiska. Faktem natomiast jest uniemożliwienie mu tego. Ponadto pan Stuart Barton wyraża zaniepokojenie tym, że dziennikarz wbrew ciążącym na nim obowiązkom prawnym nie był zainteresowany uzyskaniem obiektywnych informacji, a jedynie chciał dopełnić formalności w celu chronienia się przed potencjalną odpowiedzialnością prawną za publikację nierzetelnego materiału przedstawiającego relacje tylko jednej ze stron. W związku z tym, że Jakub Wątor prosił m.in. o ustosunkowanie się do pogłosek, o których wspominali na YouTube m.in. Sylwester Wardenga, Gimper czy Konopski, a które to pogłoski rozpoczęły sprawę, wskazać należy, że Jakub Wątor sam zamieścił wpis na portalu X, w którym stwierdza, że rozmawialiśmy telefonicznie z S.A. Wardenga i wyjaśnił mi, za co go przepraszam. Źle interpretowałem jego słowa z ostatniego live'a. Kropki nie dotyczyły bezpośrednio wątku pedofilii. Co to jest pedofilia? Sylwester sam jest naprawdę na ten temat i nie jest tak, że coś ukrywa. Szukajmy więc dalej. Tak więc w przypadku Sylwestra Wardęgi nie ma do czego się odnosić. Materiał publikowany przez Gimpera oparty jest na zaproponowanym przez Sylwestra Wardęgę łączeniu kropek i opiera się przede wszystkim na wiadomości głosowej autorstwa Agaty Funk, filmikach publikowanych przez Justynę Suchanek na YouTube i Instagramie oraz anonimowej w tamtym czasie wiadomości od Aleksandry Adamczyk. Agata Funk wielokrotnie oficjalnie w publicznych wypowiedziach, m.in. w dniu 25 września 2023 roku podczas konferencji Fame MMA oraz w udzielonych po niej wywiadzie dla kanału Supersport, wskazała, że nie posiada żadnych informacji dotyczących rzekomych nadużyć seksualnych pana Stuarta Bartona, zaś głosówka ta powstała pod wpływem silnych emocji i manipulacji innej osoby. Natomiast wiarygodność Justyny Suchanek podważał otwarcie wielokrotnie sam Sylwester Wardenga, co przedstawił w swoim materiale Gimper. Film opublikowany przez Konopskiego jest natomiast powtórzenie powyższych zarzutów, a jedynym nowym elementem jest insynuacja dotycząca powodów odejścia pana Stuarta Bartona z internetu, co zostało już wyżej wyjaśnione. Forma publikacji jest nieakceptowalna i może służyć obejściu prawa, gdyż materiał został publikowany na kanale YouTube Olciak 93, którego nie można uznać za tytuł prasowy w rozumieniu prawa prasowego. Dodatkowo następuje promowanie samej właścicielki kanału, na co wskazuje zamieszczenie jej socjalek oraz promowania
studia tatuażu. Forma publikacji wzbudziła nawet uzasadnione wątpliwości Dani Trozyniaka, którego wskazano pierwotnie jako osobę, która wykonała montaż oraz zapewniła sprzęt do realizacji materiału. I ja nie wykonałem montażu, ja jedyne co, to skontaktowałem dziennikarza pokrzywdzoną, która się do mnie zgłosiła, bo zapytali mnie, czy jest ktoś, kto to nagra, więc dałem kontakt, więc montażu de facto nie. Ani za to nie płaciłem, ani nie byłem za to odpowiedzialny. Znaczy byłem tylko jakby, siema, masz kogoś? Mam, masz numer. Forma publikacji Sam Nitro w swoim streamie, w czasie którego twarza materiał na kanale Oczek 93 zaprzeczył większemu zaangażowaniu w realizację filmu, podając, że jedynie udostępnił sprzęt, a jego pseudonim zniknął z opisu filmu. No to jest prawda. Poruszona w wywiadzie sprawa jest sprawą poważną i każdy zarzut o nadużycia seksualne powinien być wyjaśniony. Jest oczywistym, że opinia publiczna ma prawo uzyskiwać informacje na ten temat. Nie jest jednak dopuszczalne manipulowanie udzielanymi rzekomymi informacjami, a dodatkowe udzielenie tych rzekomych informacji w sposób częściowy, co już całkowicie zniekształca pełen obraz sytuacji, która przedstawia Aleksandra Adamczyk, jest nie do przyjęcia. Sam Aleksandra Adamczyk w wywiadzie wskazuje na udział innych osób, a w szczególności jednej osoby, która otrzymała od niej bardziej pikantne zdjęcia, której tożsamość zataja, skupiając się jedynie na opowiadaniu o sobie pana Stuarta Bartona. Również Jakub Wątor w czasie wywiadu nie dąży do stworzenia pełnego obrazu sytuacji, który kreuje Aleksandra Adamczyk. Jest to o tyle ważne, że zgodnie z informacjami z wywiadu wynika jednoznacznie, że osobą zatajoną jest osoba nadal aktywnie działająca w internecie. Pojawia się zatem poważne i uzasadnione pytanie. W czyim interesie była ta publikacja i w czyim interesie było nieujawnienie informacji na temat tej osoby? To dobre pytanie. Za jawną manipulację należy uznać ciągłe podkreślanie zarówno przez Jakuba Wątora, jak i Aleksandra Adamczyk, że w czasie prowadzenia tych rozmów miała ona 13-14 lat, podczas gdy opublikowane screenshoty pochodzą z 2014 roku. Aleksandra Adamczyk zaś urodziła się w 1999 roku, o czym m.in. poinformowała w dniu 25 września 2023 roku na swoim Instagramie. Ponadto w czasie prowadzonych rzekomych rozmów pan Stuart Barton przebywał w Wielkiej Brytanii. Nie wiem, co to ma wspólnego. Również sposób, to, że była letnia, a nie letnia, jakby to rozumiem, ale to, czy Stuart był w Wielkiej Brytanii, czy nie, to jakby nie rozumiem, chyba że to jest takie na zasadzie, no nawet jak pisał, to i tak by nie zrobił. Chyba. Również sposób prezentacji rzekomych screenshotów rozmów prowadzonych z panem Stuartem Bartonem w kolejności nieodpowiadającej tokowi wywiadu wprowadza jawnie w błąd i tworzy miejsce na wiele interpretacji. Razi również wyrwanie ich z kontekstu lub też jego zmienianie, a także narzucanie konotacji erotycznej przez Jakuba Wątora. Timestamp do filmu. Sprawia to wrażenie, jakby celem publikacji materiału było wywołanie nagonki medialnej na osobę pana Stuarta Bartona, a nie wyjaśnienie sytuacji. Skutki takiego działania mogą być szczególnie tragiczne. W sierpniu 2023 roku doszło w Szczecinie do samobójstwa osoby publicznej posądzonej o czyny nieobyczajne, co stało się przedmiotem interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Media wówczas pisały o nagonce zorganizowanej na tę osobę, w tym nieuzasadnionych oskarżeniach o pedofilię. W związku z powyższym pan Stuart Barton podejmie odpowiednie kroki prawne i nie pozostanie bierny, zwłaszcza wobec oskarżeń ze strony osób, które dążą do odwrócenia uwagi opinii publicznej od prawdy. Okej. Okay. I co o tym sądzicie? Czy wrzucę całość na Twitter? No mogę to zrobić. Dobra, to jeszcze może powiem, co o tym sądzę, nie? Czy mam nie mówić? Nie wiem, bo kurwa, mnie to trochę przerasta. Ja tam nie lubię takich. Inaczej. Jak mogę pomóc, kurwa, żeby jakakolwiek osoba, która czuje się pokrzywdzona, się nie czuła albo doszukała sprawiedliwości, to pomimo tego, że nie jestem prawnikiem i tak dalej, to myślę, że też wiążące są w moim przypadku te wszystkie słowa, które za każdym razem mówiłem, że jakby nie można być biernym podczas zgłaszania przemocy, a już tym bardziej przemocy wobec dzieci. Więc no, ja na przykład mam bardzo czyste sumienie odnośnie tego, co zrobiłem, bo ani nie lobbowałem, ani nie, kurwa, jakby za żadną stroną się nie opowiadałem. Na podstawie tego, co widziałem, mogłem powiedzieć, co sądzę. No, to oświadczenie jest troszkę o niczym. Jedyne, co tam jest fajna, ciekawa rzecz zawarta, że Stuart się nie odniósł. Znaczy, chciał się odnieść, ale nie dali mu czasu i szybko poszła publikacja. Więc może to być trochę godzące i krzywdzące, jeszcze biorąc pod uwagę, że on nie jest osobą publiczną albo się za taką nie ma obecnie. I myślę, że dobre jest to, że ta sprawa w końcu, jeśli ma trafić do sądu, no to tam już się jakby powinno się, wiesz, z procedurą, z literą prawa wszystko prowadzić. Ja owszem jestem zwolennikiem tego, żeby również publicznie mówić o rzeczach. Wtedy też jest jakby większa, jak jest taki opór społeczny, to też jest większa chęć do tego, żeby jak najbardziej poprawnie to było wszystko zrobione. Zresztą teraz widzimy to podczas tego wypadku, co był na A1-ce tej BMW-ki, co wjechała w rodzinę, że tam no, dochodzą głosy jakby w internecie, że nie za bardzo chcieli się za to super wziąć, ale ludzie tak wałkowali ten temat, że pewnie sprawiedliwości albo pokazówę zrobią, albo sprawiedliwości stanie się zadość. No niestety, trzy osoby nie żyją. To na szczęście ludzie żyją, ale czy zostały skrzywdzone, no to fajnie, że to sąd już to oceni. Okej, zatrzymaj tego kierowcę, okej, no jakby, ale wiesz, po ilu? Po tygodniu, po dwóch? Wiesz, to jest tak samo jak była ta afera w Dąbrowie Górniczej odnośnie tego księdza, czy tam księży, którzy urządzili sobie orgię, to po kiedy to wyszło? Po trzech tygodniach. Przecież to się w sierpniu działo. Więc czasami jest silne takie, żeby nie było coś publiczne. A ja uważam, że błogosławieństwem internetu jest to, że jest coraz mniej rzeczy można zatuszować, bo można na dużą skalę zrobić taką, nie wiem, no. Zainteresować tym ludzi, bo to gówno burza nie jest. Gówno burza to jest, jak ktoś odpiera
szpitala jakieś rzeczy. Więc no, ja powiem tak, wolałbym, żeby się okazało, że żadne dziecko nie zostało skrzywdzone. To bym wolał jako człowiek, po prostu. A widziałeś te rzekome zdjęcia rozmów i sam z 15 latką jakaś dziewczyna dodała na grupkę z Cichy Deparki podpisała, że i sam do niej wypisywał jak miała 15 lat, ale w sumie żadnego potwierdzenia nie ma, tylko zdjęcia i jej słowa. No dobra, no ale jak miała 15 lat, to chyba to nie jest nielegalne, może to jest co najwyżej niemoralne. Nie wiem co to jest CSI, Hate Park i tak dalej. No, więc ja bym wolał, żeby żadne dziecko nie było skrzywdzone, bo po prostu im więcej, im mniej skrzywdzonych dzieci, tym lepiej. Dziwnie to wygląda, ale już od oceniania niech będzie sąd. I to tyle. I teraz dzieje się najgorsze, bo wszyscy będą wyciągać screeny bez większego pokrycia, a potem dziwią się, że gdy prawdziwe screeny latają, to mało kto wierzy. Osobiście uważam, że na ten moment najwięcej stracił Gargamel z tych wszystkich afer, które wyniknęły. Bo to, że nastolatkowie piszą do siebie, to chyba każdy wie, nie? Bo każdy był nastolatkiem i coś pisał, albo ktoś do niego pisał. Oczywiście, jak masz 12 lat i pisze do ciebie 40-latek, jakby rozumcie, o co chodzi.